Siema, z tej strony Mileka, przed wami 80. odcinek z LCPDFR. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po raz... Kurde, 80. to już sporo epizodów za nami, że niedługo zbliżamy się do setki. Ciekawe. W każdym razie dzisiaj będzie Patrol, Bugatti, Veyron, Supersport chyba nie. Chyba zwykły Bugatti, Veyron. A może i Grand Sport, jakiś Super Sport, coś takiego. W każdym razie dzisiaj nie będziemy robić normalnego patrolu, tylko będziemy tylko szukać osób, które się ścigają. Dzisiaj będziemy się tylko ścigać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że mi się też spodoba. Dzisiaj jesteśmy w takim stroju San Andreas Highway Patrol. Ofensywny łyczek wody. Ja was zapraszam serdecznie na odcinek. Oficer Milek, zgłaszam się na to wezwanie. Służby szybkiego reagowania, ruszamy. Mamy rajdowców. Nie wiem, czy widzieliście na samym początku, ale właśnie możliwość różnych skrótów klawiszowych, które często są bardzo skomplikowane, umożliwia nam właśnie kurde taką fajne jest coś takiego, że przy każdym wezwaniu możemy wybrać, co chcemy, co nie? Wiecie, o co chodzi? Możemy wybrać, jakie chcemy requestować wezwanie. O kurde, co tu się ściga? Co tu się ściga? Czy mi się wydaje, czy to jest Koenigsegg? O kuźwa. Koenigsegg. To pierwsze auto. Drugie też Koenigsegg. Tu jest Audi R8, tak? Okej. Stój, jesteś aresztowany. Jeśli ktoś nie wie, to właśnie jest tego. To auto czerwone i to czarne za nami, to jest właśnie dokładnie model w prawdziwym życiu Koenigsegg, chyba Agera R albo 1-1. Okej. Stójcie, jesteście aresztowani. W drugim epizodzie było Bugatti, aczkolwiek takie Bugatti, wiecie, trochę wolne. Mogłem go tam zepchnąć. Dobra, używam, słuchajcie. Jezu, nie. Ja pierdzielę. Używam. Zapomniałem oczywiście przed odcinkiem wpisać. Pistolet bojowy. Stój, rzesz, człowieku. Jesteś aresztowany. Ja pierdzielę, miałem wypadek. Aha, won the race, okej, czyli był wyścig. Zaraz ogarniecie to, ja jadę po kolejnego. Tu jest kolejny. Ej, ale dwóch się uciekło nam. Okej, czyli dwóch nam uciekło. To trochę Lipson. Jezu, powiem wam, że tak ciężko ogarnąć to auto. Jak człowiek jeździ tak szybko, to tak się łatwo porozbijać. Dlatego to auto jest tak zmasakrowane, powiem wam, wiecie? Aha, tu się coś pojawiło.
Nie wiem, o co chodzi, w każdym razie to auto też strasznie driftuje, widzę. Nie lubię wyścigów po cztery tego. Po cztery osoby. Ponieważ one są wtedy strasznie długie. O jest, koningrzek. Nice. Udało się go znaleźć. Okej. Okay. Wyszedł potem, jak zmasakrowali mu auto. Postanowił się już... Postanowił już aż tak, wiecie, nie... Nie wariować, bo wie, że tylko sobie bardziej będzie uszkadzał to auto. Znaczy, my będziemy bardziej uszkadzać to auto, żeby się zatrzymał. Okej, moi drodzy, mamy kolejny pościg. Mamy kolejny street race. Bodajże teraz są dwie osoby. Uff, tylko... Nie, więcej, chyba trzy. Dokładnie trzy. Zion 2 i dwóch wrogów. Okej, będą przed nami zaraz. Zaraz będą przed nami. No okej, oficer Milek, zgłaszam się, jeśli jestem w pobliżu służby szybkiego reagowania. Czy tutaj or something, czy coś. Jest! Wywalił się! Jezu. Dobra, Ziona dogonić teraz. Teraz dogonić tego pierwszego. Teraz dogonić tego pierwszego to mój cel. Jezu. A tu jesteś, ziomek. Ja myślałem, że on jest... A nie, nie, popierdzieliło mi się, przepraszam was. Tu jesteś aresztowany. Tu jesteś aresztowany za bardzo nie. Za jazdę bardzo nieostrożną, jazdę pod prąd oraz niesamowicie szybką jazdę, która może być niebezpieczna dla bardzo wielu osób i przez to mogą nawet zginąć inni ludzie. Cartman Morgan, szybko sprawdzimy cię. Dobra, ruszam do innego. Ruszam do tego ziomka. I przy okazji tamtego zobaczymy, co tam u tego, co się wywalił na tym motocyklu. Zauważyłem, że też nie mogę aż tak szarżować tym autem, bo ono jest tak mocarne, że strasznie łatwo wpada w poślizgi. Poza tym, że to jest efektowne, to trochę szkoda samochodu. Ale przyznam, no to jest efektowne, jak się tak człowiek się rozpędza i takim driftem wchodzisz. Ale Jezu, taka ciężka jest kontrola nad tym autem. Powiem wam, że strasznie masakruje to auto. I kurde, masakra. Dobra, ten jest już widzę złapany, czyli ostatni nam został. To auto strasznie driftuje. Cartman Morgan has been picked up. A dopiero. Ładnie. Udało nam się wszystkich rajdowców. A poprzednim razem chyba udało nam się trzech. Jeden nam chyba zwiał, z tego co pamiętam. Chyba... Co nam zwiało? Nie wiem, co nam zwiało. W każdym razie... a to chyba ta Audica. Nie wiem, czy Audi... Tą R8-kę... Dobra, teraz na spokojnie możemy przeszukać to auto. Jezu, ziomuś, co ty robisz? Na 10 minut odcinka, my dopiero, wiecie, drugi pościg. You found the scale and the license plates. Okej. Okay. Czyli jakby zmienią rejestrację co jakiś czas. To jest ciekawe.
podejrzane. Jezu, ten Cadillac jest świetny. Bardzo fajny. Czekaj, czekaj, ziomek. Ja tylko wezwę tą traka. Nie, nie, no, 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 no. Nie chcę tą traka dla policyjnego auta, tylko chcę tą traka dla... O. Ej, słuchajcie, nie pokazywałem wam auta ze środka. Już się przenosimy do środka samochodu. Tak się prezentuje ze środka. Już wam pokazywałem w tym drugim odcinku. Ale pewnie większość nie oglądała. Chociaż nie. Chociaż w sumie tamten miał dobre wyświetlenia i w ogóle, ale pewnie ci nowsi nie oglądali, widzowie, także przekierowuję do starszych materiałów koniecznie się zapoznać. Może się spodoba or something. Okej, oficer Milek przejmuje to zlecenie. Jadę na do kolejnych wyścigowców, rajdowców czy coś. Jezu, tu jest ten motocykl cały czas. Ja pierdzielę. Trzeba tu jakoś się do nich dostać. Bugatti jest niesamowicie szybkie. Tak jak w ogóle te, tak zresztą, tak jak wszystkie te auta. Mam nadzieję, że wyjdą jeszcze jakieś fajne teksturki do tych aut. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale to wszystko to nie jest cały czas Los Santos Country, tylko jest Secret, to coś takiego, to jest z tego, to jest z Need for Speed'a. Okej, okay, Zentorno widzę jest. Czy tamten jedzie w drugą stronę? Nie, zmienia pas. Zmienia pas na przeciwny. Co za wariaci? Co oni robią w ogóle? Co się dzieje? Dobra, jadę za tym Zentorno. Oni próbują się jakoś rozproszyć, żeby się policji pozbyć chyba. Ten też już widzę, tak pod takim... Jest tak wystraszony czy coś, że kurde... Też się poddał, postanowił nie uciekać. Jestem ciekaw, co to jest za ta kropeczka. Czekajcie, o ta. To jest jeszcze inny ziomuś? Ja pierdzielę, ile tu jest w ogóle. Hello, hello. A to. To. Tego się zastanawiam, co to jest. Więc jadę. Nie, ziomuś. Czekajcie. Aha, tepnął się tu, czyli to jest on. Czyli ten się też pewnie też ścigał, a po czym odpuścił. Tak mi się wydaje. Jesteś aresztowany za tutaj ściganie się. Ty też, ziomuś. Dobrze, że się położyłeś. Pani też, pani też. Ała, ała, ała.
Nie chodziło o nich, tylko o tego ziomka. Ziomuś, wstawaj chłopie. Muszę się najpierw aresztować. Frank Mino. Sprawdzę szybko Franka Mino. Frank Mino. Jeśli będzie, nie jest poszukiwany. Ale masz narkotyki? Jeśli ma narkotyki we krwi, to wtedy go bierzemy. Jeśli nie ma. Jeśli chodzi o tego strzelca, kogoś na motocyklu. Ziomuś, ja cię uwolnię. O Jezu. Po tego typa ambulans. Jezu. Czemu on się nagle tak tepnął tu? I czekajcie, pojedziemy sobie jeszcze do tutaj, do tego typa, który jest tutaj na blisko. Gdzie on jest? Kto to jest? Kto to jest? To jest... A to jest zbugowane. Nie wiem, czy to jest, czy to są oni. Nic nie mam na nich. Dobra, odpuszczam, moi drodzy. Widzimy się za chwilę. Słuchajcie, wiecie co? Tak teraz tu przyjeżdżałem i zauważyłem, że komuś się zepsuło auto. Także zjeżdżamy tutaj. Zaparkujemy sobie jakoś ładnie. Czekajcie sekundkę. Tak przyjeżdżałem i na szybko i nagle tego. Nagle patrzę, komu jakieś pani się popsuła auto. Dobrze. Także co tu się stało? Dzień dobry, proszę pani. Widzę, że pani się auto zepsuło. Ja bym najpierw, zanim zacznę naprawiać pani auto, poproszę pani prawko, dowód osobisty. I zobaczymy, czy... I zobaczymy, czy pani nie ma narkotyków. No oczywiście, poszukiwana. Zaraz jeszcze zobaczymy narkotyki. Jezu, jeszcze po kokainie, nie, Boże. Słuchajcie, ty, ja kliknąłem G zamiast T. Zacząłem szukać, przeszukiwać tą maskę. O, teraz dopiero naprawiam. Mhm. Panią to jest zepsute, ale zauważyłem, że pani jest aresztowana, więc ja proszę panią. Panią aresztuję. Jest pani aresztowana. Nie dość, że za wciąganie kokainy, to dodatkowo za bycie poszukiwaną, tak? Okej, podjechał Cadillac luksusowy. A może oni specjalnie są, wiecie, poszukiwani, bo oni chcą tutaj, wiecie, transport takim Cadillaciem XD. No kurde, takie... Takie kurde luksusy, no to... Nieźle. Takie auto to ile? Z pół miliona złotych jakoś. Ostatnio sprawdzałem cenę takich tych nowszych, mało używanych. Właśnie około 400. Więc pewnie nowy, to pewnie nawet może i ponad 500. W każdym razie, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić. My się widzimy w przyszłym materiale, czyli w 81. Trzymajcie się i do zobaczenia. Piszcie, co myślicie o, kurde, tej Bugatti, co nie?